W minioną niedzielę w kościele w Bieńkowicach można było jeszcze pośpiewać kolędy. Wszystko za sprawą wyjątkowego koncertu zorganizowanego tradycyjnie przez wójta gminy Krzyżanowice i parafię pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bieńkowicach. W tym roku w bieńkowickiej świątyni rozbrzmiały kolędy w wykonaniu orkiestry dętej gminy Krzyżanowice, której towarzyszyły Natalia Tul i Sandra Czuraj. To wydarzenie cieszy się coraz większym powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców gminy. Ja tutaj pracuję w gminie Krzyżanowice, jako właśnie muzyk również i często uczestniczę właśnie w tych koncertach. Z racji tego, że jest to, nie wiem, budowla sakralna, same śpiewanie kolęd jest także związane z Bożym Narodzeniem, więc myślę, że Kościół nadaje całemu koncertowi jakiegoś takiego klimatu. Ja ciągle chodzę na te koncerty, tym bardziej, bo mój wnuk tam gra, więc dlatego mnie to bardzo interesuje i kibicuję mu wiernie. Czyli z roku na rok są piękniejsze te koncerty? Tak. Mają repertuar inny, zupełnie inny. Te koncerty wchodzą w tradycję naszej parafii i cieszą się coraz bardziej większym zainteresowaniem naszych parafian. W tamtą niedzielę mieliśmy też koncert kolęd w wykonaniu znowu naszych dzieci, młodzieży i rodzin. Były dzieci kolędujące, grające, była młodzież grająca, kolędująca i była jedna rodzina, państwa Hańczuch, którzy rodzinnie kolędowali. I ja myślę, że co roku będziemy takie te koncerty powtarzać. W ubiegłym roku inicjatorem była parafia i wspólnie z nami zrobiliśmy koncert zespołu Miraż. W tym roku inicjatorem była gmina i koncert naszej orkiestry dętej. Natomiast tych koncertów świąteczno-kolędowych jest więcej, bo już na kiermaszu przedświątecznym przecież orkiestra często się prezentuje w Tworkowie, koncert kolęd pastorałek w języku polskim, niemieckim się odbywa. Tak chcemy w różnych częściach gminy właśnie prezentować nasze dzieci, młodzież i to, co mamy najlepszego w kulturze. Publiczność zachęcona przez dyrygenta Krzysztofa Fulneczka włączyła się także do wspólnego śpiewania.